i chciało w jakiś sposób nagrodzić również te prace, które charakteryzowały się czy to szczególnymi walorami estetycznymi, czy pomysłem, czy wykonaniem, i dlatego też przyznało dosyć sporo wyróżnień, tak, od których chciałbym zacząć. Teraz w kategorii obraz. Wyróżnienie dla Karpa Pawłowskiego. Czy jest Karpor może? Amelia Złowocka. Kaja Reguła. Agata Niemczyk. Jakub Tutkowski. Filip Augustynek. Jest Filip? Nie ma Filipa. Zofia Pietrzak. Julia Kamerka. Sylwester Jesiorowski. Konrad Dąbrowski. Julia Lichnerowicz. Może jest? Debora Sobieska. Oliwia Karbowska. Małgosia Kata. Trzecie miejsce w kategorii obraz. Zapraszam po biur nagrody Roberta Suprumowicza. Jest Robert. Drugie miejsce w kategorii obraz zajął Aleks Wysocki. Jest może Aleks z nami dzisiaj? I pierwsze miejsce w kategorii obraz Natalia Podwielska. Ale śmiało, brawo, dobrze, brawo, pierwsze miejsce. Kategoria śpiew zespołowy. Wyróżnienie, chcielibyśmy wręczyć wyróżnienie dla Centrum Twórczego Rozwoju Mały Skarb. Zapraszam serdecznie. Wyróżnienie również otrzymało przedszkole numer 6 w Gdyni, w kategorii śpiew zespołowy. Czy jest może przedstawiciel przedszkola? Numer 48 z Gdyni. Drugie miejsce w kategorii śpiew zespołowy, szkoła podstawowa numer 23 w Gdyni. Pierwsze miejsce w kategorii śpiew zespołowy zajęło przedszkole numer 11 z
świątyni. Zapraszamy serdecznie. Śpiew solowy. Zaczynamy od wyróżnień tradycyjnie. W tej kategorii wyróżnienie otrzymuje Alicja Pesler. Jest Alicja z nami dzisiaj? Wyróżnienie otrzymuje również Kacper na Płoszek. Czy jest może Kacper? I trzecie miejsce w kategorii śpiew solowy otrzymuje Patryk Staliński. Zapraszam cię, Patryk. W kategorii śpiew solowy drugie miejsce zajęła Rosalia Skulska. Zapraszam serdecznie. Pierwsze miejsce w kategorii śpiew solowy Kamil Rogowski. Zostały nam jeszcze kategorie taniec oraz artystyczna placówka. Trzecie miejsce w kategorii taniec zdobyło przedszkole numer 42 w Gdyni pod Modrzewiem. Duże brawa. Drugie miejsce w kategorii taniec zajęło przedszkole numer 11 z Gdyni. Zapraszam serdecznie. I pierwsze miejsce w kategorii taniec zdobyło przedszkole Domowe Ogniska. Czy są przedstawiciele? Zapraszam, zapraszam do mnie, zapraszam. Ten wspaniały zespół. Zatańczony. Ja tylko dodam, korzystając z chwili przerwy, że na zakończenie, tak, będę prosił, również mamy przygotowane podziękowania dla nauczycieli, którzy przygotowywali, tak, dzieci oraz zespoły do udziału w konkursie oraz dyplomy za uczestnictwo, tak? Te osoby, które wcześniej jakby zaklepały taką możliwość, tak? Są przygotowane i proszę, będą później do odebrania w sekretariacie, tak? Tutaj wewnątrz szkoły. Teraz została nam ostatnia kategoria, najważniejsza. Kategoria w artystyczne przedszkole, zespół lub szkoła lub ognisko. Trzecie miejsce w kategorii artystyczne przedszkole zajęło niepubliczne przedszkole Złodzieńcza Kraina z Lustocina. Drugie miejsce w tej kategorii, czyli artystyczne przedszkole, dla prywatnego przedszkola Przygoda w Redzie. I pierwsze miejsce w kategorii artystyczne przedszkole zajęło przedszkole numer 11. Zapraszamy, no tuż tutaj brawa koniecznie muszą być. To jest kategoria zbiorowa, w tej podsumowuje się punktację wszystkich konkurencji.